Zaczynamy od metropolii województwa moravskoslezskiego, czyli w Ostrawie, która ma w przybliżeniu 300 tysięcy mieszkańców. Komunikację zbiorową obsługuje tu przedsiębiorstwo Komunikacji Ostrawa AS. Razem ma w przybliżeniu 600 pojazdów, z tego prawie 70 trolejbusów i 240 tramwajów. W przedsiębiorstwie komunikacji do ekologii podchodzą bardzo poważnie. Pojazdy transportu zbiorowego priorytetowo traktuje się na drogach i skrzyżowaniach. Wszystkie autobusy jeżdżą na CNG albo mają napęd elektryczny. Dalszym krokiem do podniesienia poziomu ekologicznego autobusu jest pełna elektromobilność. Przedsiębiorstwo komunikacji przygotowało koncepcję rozwoju elektrobusów z szybkim ładowaniem. Całkiem nową stację ładowania można obejrzeć w terminalu Ostrawa-Hranecznik. Na ujęciach widać konkretne ładowanie pojazdu między dwoma kursami linii rozkładowej. Pojazd może być całkowicie naładowany energią w czasie do 8 minut, a po naładowaniu przejdzie około 30 km. Razem w pełnym użytkowaniu ta stacja może obsłużyć od 10 do 12 elektrobusów. Dalszym krokiem do rozszerzenia elektromobilności w Ostrawie jest wykorzystanie trolejbusów hybrydowych. Teraz możemy zobaczyć przykład podłączenia pantografów trolejbusu do sieci trolejowej po zakończeniu odcinka poza instalacją trolejową. W pobliskich zajezdniach w Ostrawie-Hraneczniku na bieżąco stabilizuje się napięcie w poszczególnych elektrobusach. Na tych ujęciach jest prezentowana stacja paliw na CNG. Widać tutaj przebieg tankowania konkretnego pojazdu, łącznie ze związaną z tym obsługą dystrybutora. Samo tankowanie pojazdu trwa mniej niż 15 minut. Zależy od typu pojazdu i pojemności zbiornika. Aktualnie przedsiębiorstwo komunikacji użytkuje większość autobusów na CNG, czyli ponad około 250 pojazdów. Górniczy rejon Witkowice jest ważną lokalizacją w Ostrawie, która jest bazą do powstawania nowych i perspektywistycznych technologii i w której jest zachowana przemysłowa historia tego terenu. Aktualnie przygotowuje się tu rozwój technologii wodorowych. Na zdjęciach widać pierwszą wodorową stację paliw dla samochodów osobowych w Republice Czeskiej. Doświadczenia zdobyte podczas eksploatacji tej stacji zostaną wykorzystane przy budowie pierwszej stacji paliw dla autobusów wodorowych w zajezdniach w Ostrawie-Hraneczniku. Podstawową zaletą eksploatacji pojazdu wodorowego jest jego praktycznie bezdźwięczna praca. Bardzo korzystnie prezentuje się też ekonomika pracy, która oczywiście zależeć będzie od możliwości produkcji zielonego wodoru. Za niekorzystną trzeba uznać konieczność umieszczenia ogniwa paliwowego, baterii, akumulatorów i zbiornika wodoru w pojeździe. Ostrawa wspiera rozwój bike sharingu, który aktualnie dotyczy nawet miliona przejazdów rocznie. Preferuje również transport zbiorowy i jego aspekty ekologiczne za pośrednictwem inwestowania w park pojazdów o wysokiej jakości, a także w pojazdy elektryczne. Stara się również o stabilizację cen biletów. Ostrawie udaje się budować terminale przesiadkowe między komunikacją zbiorową, MHD, a komunikacją podmiejską. Dla większej wygody podróżnych możliwa jest płatność za przejazd zwykłymi kartami bankowymi bezpośrednio w pojazdach albo aplikacją w telefonie komórkowym. A na ważniejszych przystankach znajdują się tablice informacyjne z odjazdami i przyjazdami środków transportu zbiorowego. Dba się również o wysoką jakość pojazdów z dostępem do Wi-Fi, ładowarkami do telefonów komórkowych, ekranami informacyjnymi, a sprawą oczywistą jest klimatyzacja i wykonanie niskopodłogowe. Oprócz tego miasto stara się modernizować wybrane linie tramwajowe do większych prędkości i za pomocą wprowadzenia trawników zmniejszyć hałas ruchu tramwajów.